Dobry dzień. Witam serdecznie. Cześć, jestem Marcel. Dzisiaj będę nagrywał specjalnie dla Ukrainy i Rosji. Ponieważ Rosja zniszczył budynek na Ukrainie. Nie można iść do Rosji, ale Władimir Putin zaatakował Ukrainę. To bardzo nieładnie. To jest karalne. Na granicy rosyjsko-ukraińskiej zaczęli wojnę od 5 lat. A stolicą jest Kijów na Ukrainie. Stolicą Rosji jest Moskwa. A w Rosji też jest Syberia. To może pchać dookoła. A teraz będziemy przedstawiać. Pojechać, może pojechać. O rosyjskiego prezydenta Władimir Putin. No się załatwił ksiądz. Nie. Brat Przemysław załatwił i powiedział o prezydenta Władimir Putin na ogłoszeniu. A już niedługo Wielki Post. Trzymajcie się ze mną i zdrówko. Odwołamy Grenlandię. W środę musimy iść na 19 do kościoła. W Rosji są jakieś wieżowce są w Syberii, w Rosji. Za granicą. To w Syberii. Że pojedziemy i też zrezygnujemy z obozu piłkarskiego w Tbilisi i pojedziemy do Bułgarii i do Grecji zbierać to te opuncje w worku, worek foliowy. Ale nie muszę załatwiać to wszystko. Nie wolno iść do Rosji, ni kulturalnie. Na co będzie? I zaraz się okaże. Dajmy lajka, subskrybujcie kanał na 17 subskrybentów. A to na tyle, się z nami żegnam. Do usłyszenia, cześć i na razie, ma. A komentarze będą włączone, pa pa.